czy psycholog reprezentacji Polski ma dużo pracy, będzie miał dużo pracy, czy właściwie spędzi sobie to przyjemnie w Lieńcu 12 dni? Oczywiście, jakby pracy jest cała masa. Staram się uczestniczyć w każdym treningu, bo jest to możliwość zaobserwowania pewnych unikalnych zjawisk. Jednocześnie, tak jak mówię, pracuję z grupą, pracuję też indywidualnie, więc tego czasu jest niewiele. Staram się go wykorzystać maksymalnie. W jaki sposób znalazł się Pan przy reprezentacji Polski? Napisał Pan niedawno książkę z Jerzym Dudkiem. Czy była pomoc tutaj jakaś byłego reprezentanta Polski, który jest bliskim przyjacielem, można powiedzieć, Tomasza Szonsy? Nie, powiem, że ta współpraca wyszła od sztabu. Na podstawie oczekiwań sztabu i pewnej propozycji współpracy zaproponowałem pewien program. Z drugiej strony były to oczekiwania zawodników i chęć do podjęcia tego typu współpracy, więc można powiedzieć, że ta chęć wynikała od dwóch, jak gdyby, z dwóch obszarów, prawda? Obszaru sztabu i z drugiej strony obszaru zawodników. Czy z trenerem Smudą ciężko było porozmawiać i przekonać go do tego pomysłu, czy w ogóle? To znaczy, sam trener jakby mówił o potrzebie tego typu współpracy, więc tutaj trudno mówić o jakichkolwiek trudnościach. Komunikacja wygląda bardzo okej. Trener mówi jasno o swoich oczekiwaniach, mówi też o obsadzeniu mnie w tej roli psychologa, więc nie ma żadnych najmniejszych problemów. No oczywiście możemy mówić o pewnych ograniczeniach, o ograniczeniu, jakim jest czas, prawda, o ograniczeniu, jakim jest znajomość zawodników i na pewno będzie to w pewien sposób racja, ale z drugiej strony nie podjęcie się tego i powiedzenie sobie, okej, niech się dzieje, prawda, jak się do tej pory działo, jest myślę takim krokiem, który wstecznia. Ta praca wiąże się głównie z wykorzystaniem potencjału zawodników, prawda, tak jak powiedziałem, są zawodnicy, którzy mają doświadczenie, którzy mają obycie z trudnymi sytuacjami, którzy w tych trudnych sytuacjach się znajdowali i bardzo ważne jest to, żeby te sytuacje przełożyć na sytuację, która będzie miała miejsce, więc skorzystanie z tego potencjału, zarówno indywidualnego, jak i potencjału grupy, daje niesamowite możliwości. A z drugiej strony, oczywiście elementy treningu mentalnego są tutaj również stosowane. Mówimy o takim treningu regulacji napięcia, zwanego i używanego też w reprezentacji Niemiec. Jest to, ta nazwa to jest biofeedback. Staramy się uczyć regulować napięcie, tak żeby stres podczas startu był możliwie jak najniższy. Wszyscy oczekują, że Polska z tej grupy wyjdzie. Czy i na ile jest Pan w stanie i jak Pan jest w stanie im pomóc znieść tę presję? Czy Pan właśnie jest w tym celu, żeby nauczyli się żyć pod takim napięciem? Ja powiem znowu, że te dwa elementy są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Jeśli zawodnik jest dobrze przygotowany, wzrasta jego poczucie pewności siebie, prawda? To natomiast przekłada się na pewność w działaniu, które przekłada się na jakość pokazywaną i prezentowaną na boisku. Z drugiej strony wiadomo, że czasami dochodzi do zmiany celów, prawda? Zamiast celów zadaniowych, które zawodnicy mają na co dzień, przełączanie uwagi skierowane jest na cele wynikowe, a więc te cele, które mogą wywoływać napięcie. A umiejętne ustawienie i skoncentrowanie się na celach zadaniowych powoduje obniżenie napięcia, więc to będzie, myślę, bardzo istotne właśnie w pracy z zawodnikami. Informacje na temat psychiki są zawarte w kontrakcie między mną a zawodnikami, więc one nie idą do sztabu, tak? To jest bardzo ważny element. One nie mogą być przedmiotem selekcji, prawda? To, na czym pracuję, ma zupełnie inny charakter. Ja mam ich wzmocnić, a nie zrobić tutaj w sztabie selekcję, więc to powtarzam, jest to dość istotny element. Powiedziałem o pracy z kadrą, powiedziałem o pracy, współpracy z trenerem, natomiast nie wolno zapominać, że to jest praca całego sztabu. To jest codzienne spotkania się z lekarzem, z fizjoterapeutą, prawda, z ludźmi od przygotowania fizycznego i myślę, że tutaj właśnie tkwi cały klucz do wzmocnienia tej pewności siebie, a więc umiejętne wzmacnianie tych osób w przekonaniu, że są w stanie zagrać tak, jakby chcieli, tak? A więc zagrać dobrze na najwyższym poziomie, jaki się da. Rozmowa z psychologiem często kojarzy się z rozmową o problemach. A ja bardzo często podkreślam, że z psychologiem można wypracować pewne podejście i nie jest to rozmowa tylko i wyłącznie o problemach. To są bardzo często rozmowy o tym, jak można coś zrobić lepiej i tego typu rozmowy są już za nami. Ciągle zastanawiamy się i tylko w ten sposób...
Tak, ja, to też jest jakby pewna charakterystyka tej pracy, że nie tylko w przenośni, ale i dosłownie mogę powiedzieć, że drzwi cały czas są otwarte, tak żeby zawodnicy mieli komfort przychodzenia, nie, prawda, pukania do drzwi i zastanawiania się, czy te drzwi będą otwarte, więc jestem dla nich na 24 godziny na dobę.